Hej, 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 witam was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam was na Parmingan 22, oczywiście na New Hollandach. Zmiany, 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 jak widać. Wzięliśmy kredyt. Już prawie spłaciłem kredyt, no ale niestety, dobrałem sobie kredycik, żeby zakupić sobie ładowarkę. Na razie mam ładowarkę tylko z łyżką. I tak, przez to, że mamy kanał na YouTubie, nagrywamy co tam polu robimy i chwalimy New Hollanda, to New Holland na testy dostaliśmy tę ósemeczkę i siewnik. Także po sezonie trzeba będzie zwrócić to. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zrobimy sopotkę na miniaturkę. Trzeba będzie go zwrócić. A my bierzemy się za kopanie ziemniaczków. Tylko czekajcie, w pierwszej kolejności chciałbym zrobić coś takiego. Wejść tu. Dodajmy sobie filtry, bo to podobno można filtry sobie dodać. Tak. Detale. O, chyba coś za mocno. Uhu, tak będzie dobrze. O. Zobaczmy tu. O, lepiej mi się wydaje, że będzie. Ja nie lubię za bardzo, jak z tych cieni jest tyle. A jak będzie coś przeszkadzać, to będzie przeszkadzać, to trudno. Mamy ciągnik spięty już z przyczepami, więc musimy odpiąć sobie na razie nasz siewnik, podepniemy sobie New Hollanda, tego nowego. Coś mi kurde FPS-y poleciały i nie wiem czemu, i to mocno mi poleciały FPS-y. Zobaczcie, mam 25 FPS-ów. Masakra jakaś. Tak źle to ja jeszcze tu nie miałem. W ogóle kierownica się coś spieprzyła. Oho, oho. Problemy techniczne. Przecież go odpiąłem. Nie no, tak się nie da grać. Czekajcie, sobie zepnę go do kupy. Dobra, robimy krótkie cięcie i wracam za chwilę. Dobra, jesteśmy. Cofnijmy trochę. Najgorsze jest to, że ja poprzeczniaków nie mam wyrobionych. Muszę cofnąć, bo on się przecież zatrzyma. Wiedziałem. I to w samej bramie. I to jeszcze trąbi na mnie, nie, dziad? Przebrzydły.
Z tej strony poprzeczniaka to tam nie ma problemu z tym. Najgorzej jest z tamtej strony. Chociaż też tu by się przydało ten poprzeczniak wyciąć. Dobra, na razie stawiamy sobie ten sprzęt tutaj. Przeskoczmy sobie do naszego małego prachturka. Jezu. Jedziemy. Dobra, i do tyłu, tylko kurna, niech się to nie wyłącza. Kopaniem ziemniaków zawsze jest dużo problemów. Tego zazwyczaj przeważnie nigdy na żadnej serii nikt nie kopie, bo to idzie żmudnie i nie ma z tego za dużo pieniędzy. A roboty jest naprawdę wciul, nie? No nie wiem, czy ten traktorek mi da radę z tym. Może być duży problem. Dobra, postawimy sobie to tutaj. I przepniemy się. O. Dobra, bo tu jeszcze tak. Tak. No, tym małym miałbym problem. Składaj się, żeż. Tak jak mówiłem, no niestety przez to, że mi się coś spieprzyło parę odcinków temu, musiałem posadzić się na nowo modem, bo nie chciałem się od początku tego sadzić. I jak widać są posadzone w poprzek,
Powiem wam, że mi się wydaje, że troszeczkę za słabe dźwięki ma ta ósemeczka. Trzeba będzie poszukać sobie jakieś lepszej troszkę. Także sobie mamy czas do potestowania. Kupować tego nie musimy. Jeszcze mnie czeka rozwalanie obornika, rozlewanie gnojowicy na część pól. Kurna mi ta kamera głupieje. To jest wina myszki na pewno na 100%. No kurde. No zobacz. Opuść.
Dzisiaj chciałbym nagrać dwa odcinki na 2 tygodnie z góry, bo mam dzień wolnego. Właściwie pół dnia, bo później jeszcze muszę pojechać na miasto, trochę spraw pozałatwiać. Więc przynajmniej z New Holanda chciałbym nagrać te dwa odcinki. Jaka to jest żmudna robota. Najwięcej roboty chyba jest przy burakach i kartoflach. A pieniędzy wcale dużych z tego nie ma. Dzisiaj mam ziemniaki do skopania i pszenicę do obsiania. No to się zejdzie. Dobra, moi drodzy, ja sobie objeżdżę to dookoła, nie chcę was tym zanudzić. My widzimy się w kolejnym odcinku. Jak się podobało, to oczywiście komentarzyk, jakaś łapeczka. Jeśli ktoś nie subskrybuje, to bardzo będę wdzięczny. Powiem wam, że takie łapeczki, komentarze i subskrypcje są cholernie motywujące. Jak człowiek widzi, że coś tam jednak za tą pracę naszą wykonywaną jest. Wiadomo, ja mam kanały malutki, więc profitów finansowych z tego na pewno nie mam i nie będę miał długi czas. W ogóle nie będę prawdopodobnie miał, bo nawet jak miałem duży kanał, to pieniędzy z tego nie miałem. Ale mam tą satysfakcję tego, że tam coś napiszecie, że ktoś to ogląda, że łapeczkę zostawicie. Fajna sprawa to jest. Dobra. Na razie, cześć.